Yo, ze mną, jestem Burigiel tutaj, witam w League of Legends, ze mną jest Wons MMA. Tym razem nie ma wikłacza, bo to frajer. I go wywaliliśmy po tym, jak poszedł na, chciał iść na mida, a ktoś już tam zaklepał sobie mida, bo to jest frajer i nic nie potrafi grać. I wikłacze, jeśli oglądasz ten odcinek, to jesteś wieprzem. Nikt się nie lubi. I wracamy do teraz propagowania kultury w internecie. A więc, Pawle, ostatnio jak sobie piłem moją popołudniową herbatę i grałem w Bridge'a z kumplami, to jeden oszukał, ale na szczęście przeprosił. O, to bardzo smutna historia, ale na szczęście jeszcze są ludzie, którzy przepraszają za swoje złe występki. Dokładnie. Ja kiedyś w autobusie potrąciłem niechcący ręką kobietę, od razu ją przeprosiłem, żeby nie było żadnych niepotrzebnych spięć, bo przecież jestem dobrym obywatelem Rzeczypospolitej Polski. Ja jeszcze bym zapytał przy okazji, czy zakupy, które prawdopodobnie niosłem jak ta staruszka, są zbyt ciężkie, czy mogę zanieść jej pod dom. O tak, nie, ja ustąpiłem miejsca, bo wiedziałem, że jej zakupy mogły się zmęczyć. Dokładnie. Ty, oni mają Olafa za supporta, to jest dla mnie coś nowego. Jakby ona trafiła tą klatką, to mógłby być już first blood. Mógłby być, ale nie był. Dej, ale mnie harasują. Masz ciastko! No dalej. Dobra, co poradzi tam. Nie grałem jeszcze Lucianem na Azrael'a, zobacz. Nie, może i grałem? Grałem chyba. Tak, grałem. W sumie nieźle szło. Tylko ci jak coś. Bardzo agresywnie grają. Niektórzy nazywają to magią. Last hitu. Będziesz mistrzem last hitu. Ja do teraz się nie nauczyłem dobrze last hitować. Nie wiem co maksować w sumie. To jest ten problem, kurczę, jak grasz AD Carry z Doranem. Fajny item, ale kurczę, ciężko się nim wychilać. Chyba, że będą porkami, będzie muszą starać się zdawać. Wiem, ale jakoś chyba wziął ciebie na cel bardziej niż mnie. Aj. A, ja mam powera, to przecież ten. Dame, wieża mi kradnie last hity, report wieża. Kurde, to ma taki mały zasięg? No, to jest malutkie. Kiedyś to miało większy, pamiętam. Ja nie wiem, ja pamiętam, że on właśnie strasznie miał zasięg i mnie to zaskoczyło też. To jest taki po prostu centymetr. Dobra. Całkiem nieźle idzie, tylko że ma foty, a ja mam do rana, więc muszę więcej strzelać. Dame. On nie ma potów. Nie ma potów? Jak nie ma potów? Już nie ma potów. Ty mówisz o Olafie. Nie, byłem pewny, że przed chwilą się leczył. To takie, wiesz, zielone chmurka latała. Może heal'a ma któryś z nich. No, kozacko to zrobił ten Olaf. Ten też. Ach, ten cię zabił. Nie zdążyłem tarczy dodać. W ogóle nie pomyślałem o tym, żeby dodać tarczy. I patrz teraz, co ja zrobię. Oni nie mają dżungli, ty, zapomniałem. Udało ci się zabić wroga. Co? Czym on mnie zabił? Miniony cię zabiły. Bez jaj, ale bieda. Trzeba było strzelać miniony z Dorana się wyleczyć. No strzelałem właśnie, kurczę, ale już chciałem. Światło sobie zapalę. Trochę fail. Nie ogarniam klawiatury w tym laptopie jeszcze. Ja w ogóle do laptopowych klawiatur to zawsze takie kiepsko miałem. Ja zamiast shifta wciskam enter. Przeciwnik pokonany. Ale dobra, jestem 2-1. To już nie jest źle. Znaczy farma u mnie zsiepał oczywiście, ale ten SRL też ma najlepszą. Nie mają dżunglera, to w sumie tak postawię te bardzo. Nie mają? Nie. No to kozacko. Duo top, no dobra. Ty tarczę maksować, czy ten, czy tamta? Nie wiem. Tarczę maksy, bo będziesz tantował tak czy inaczej, a... Żebyś jeszcze przeżył tego tamta, też będzie fajnie. Nie mogę w ogóle hitować tym.
A tym Lucianem w ogóle jestem zawsze nastawiony na zabijanie. Czekaj, bo ja się trochę cofnę. Po co nam, kurczę, zrał jakiś Beethoven, czy Chopin, czy ktokolwiek, jak twoja siostra tak ładnie gra na pianinie? No. Stoi... Mikrofon stoi ze strony bliżej pianina, więc wiesz, na pewno będziesz słyszał. Słyszę. Nie wiem, czy na nagraniu będzie słychać, ale... Może i nie. No i good job. Dun 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 dun. Ty, ona Dracule gra? Słucham? Słyszałem takie... Myślałem, że ona gra muzykę z Drakuli, bo takie... Ale nawet nie wiem, jaka jest muzyka w Drakuli, więc ci nie powiem. Takie organy grają. A, to chyba kojarzę. No, trochę powiem ich... Ciśniemy. Co ma na ulicy Olaf? Ale... to takie uderzenie piorunek chyba, nie? Nie, nie, to... nie, nie. Co on ma na ulicy? On ma, że nie ma slowów i większy damage. A, taki... Zastanawiałem się, czy on nie ma nieśmiertelności. Ale nie. W ogóle ja sobie zmienię, przecież mogę sobie o tak zrobić. O, właśnie. Tutaj szybkie wytłumaczenie tym moim widzom nielicznym. Jak sobie ustawicie na karcie postaci przedmioty, które chcecie kupować, to potem możecie sobie włączyć tutaj właśnie tą zakładkę i te, które sobie ustaliście, że będziecie kupować w grze, będą tutaj. Przyspiesza to trochę wybieranie. No, takich prawdziwych pro playersów, nie? Że muszę szybko kupić, nie mogę szukać. Chociaż w sumie po prostu nie wiem, jak jesteś takim super pro playerem, to znasz na pamięć położenie tych temów pewnie. Ja wpisuję w wyszukiwarce. Dokładnie, tak też można. Zabrałeś mi jednego last hita. Zabrałem, bo minion tego dobił. Ja tu wszystko właśnie obserwuję, spokojnie. A, no sorry, jak mogłem się tak pomylić. Chcesz się wyleczyć? Masz bij dużego. Co to jest? Ło! Ten nawet nie wiedziałem o czymś takim. Ile wytrzymasz ataku pod wieży, jak myślisz? A, teraz już nieważne. Bo to ulti Luciana, jak jest w takie proste linie, to jest naprawdę dobra rzecz. A to jest to, że on tak nawala? Tak napiszcza w kosmos i to jest słabe podobno. Uważaj, Fidel. 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 Dobra, dawaj na niego. Przeciwnik pokonany. Szkoda, że miałem many. Ten to jest mistrz celności, ten Ez. Normalnie snajper. Mogłem w sumie tarczę rzucić, bo nie pomyślałem nawet o tym. Okej. Kurde, dobrze idzie. Ja się cofam. Dobra, no to mam na razie Woliego, a nie, już nie mam Woliego, ale ten Olaf to nie jest zagrożenie. Czy Woli próbuje zrobić takiego, tak, takie kółeczko i gang będzie, a nie. Nie, idzie na topo, tam dwóch jest. Buty jakieś kupne. I może... Nie, głupio to robisz Woli. Ooo, zarzucił ulti. Nie złapiecie mnie, panowie. Nie zdążyłem woli bi resultować, bo już na niego się wciskałem. Jak chcesz, to mów, żebym ja ultował. Tak, 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 spoko, tylko... Stoj pod wieżą. Jak chcesz, to cię zultuj. Jestem martwy? Nie, nie jestem. A ty dwa trupy? Pozdrówki z dzielnicy. Dobra, ja się cofnę, bo tu się robi niebezpiecznie. Klaker. Widziałeś Fidla? Tak. Poczuł się chyba zbyt dobrym graczem po prostu.
Nie, bo wiesz, masz skórkę, jest tak dobrym graczem wtedy jednak. A, no tak, jak masz skórkę, no skórka zobowiązuje. Najbardziej lubię tych graczy, czy jak masz mecz gorszy na przykład, a masz skórkę, to od razu Soldier skin, WTF, Unistal lol, to jest fajne, zawsze lubię to. Że oni decydują, jak, że skórki są tylko dla dobrych graczy, więc jak masz skórkę i przegrywasz, to musisz ją sprzedać. Tak. Już ci się nie przyda. A tak nie jest? No, czy ja wiem. Bum, 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 bum. Zabijemy go, wiesz? Dobrze. Na to czekałem. Dun, 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 dun. Tak. A on ma to życia, nie? Cofnij się, cofnij się. Ach, kurczę! Już mi leciało kół, już by go dobiło. Trochę sfailiłem. No, sorki. Mam teraz wieżę pusztą, nie? Ten Olaf to jest dobry support jednak, on ma mniej życia, tym szybciej napiżdża. A on tak też support nie gra, widzę jednak. Bardziej pod atak. Push. Dobra, teraz trzeba będzie się zrewanżować. Jak ten Ezreal stoi? 18 farmy i 4 kile? Kiedy on 4 kile nabił? Teraz. Koniec serii. Przestraż mnie. Może wiesz co? Na wszelki wypadek, że... Napisałem SS. A. Pamiętaj jego szalone ucieczki. Okej. Okay. Nie kupiłem gardów. Dobra, jest. No patrz. Uważaj, odsuń się, odsuń się. Aha. SS Meat. O, to myślisz, że Fiddle na ulti wbije? No nie, jest. Przeciwnik pokonany. Będę musiał zaraz zakupić Vampiric Sceptera. Czy tam wampiryczny kostur, jak to woli. SS nie powiedziała. Dane! Uciekaj w stronę Lux. No, ja już uciekłem. Jeszcze zabiję Meza, nie? Przeciwnik pokonany. Ten Fiddle niezłe obrażenia ciśnie. On jest 2-5 tylko. Zabij go! Zabiję go, nie? Nie do powstrzymania. A Slux ma już taką serię? Ile ona jest? 6-1, no to fajnie. Dobra, oni mają team... Oni mają nieskończonego Warda, to jest najgorszy champion w grze. Tak. Slux wona blue. WTF. Warduje smoka. Śmierć to ostateczny chłód. Dobra, wąsu by się przydało jednak im pusznąć. Ja się już teraz trochę leczę. A Ezreal chyba nie. A nie, Ezreal tak samo. Ale go zrobiłem w bambuko. No, wystrychnąłeś kronodutka, hehe. Tam Volibear się czai. Mam nadzieję, że ma pasywę. Ale go zrobiłem! Ma. Dobra, by się teraz przydało im zrewanżować i to pusznąć.
sorry. Los. Co ja padam, ty? Ja! Nie zauważyłem, że mnie wieża no stop biła, nie? Ale fail życia, żem strzelił. Fuck. Pozdrowienia, nie? Wydawało, że już się odsunęłem wystarczająco. Dominacja. Jeszcze killa dałem temu nobowi. Dwa trupy. Dobra, mamy lux potężną, więc będzie dobrze. Niektórzy nazywają to magią. Ja celnością. Ale już mam niezłego builda, bo już mam ten. Tą szabelkę czy tam Cordelas, tak dokładnie, to dobra rzecz. Ty padłeś w wąsu? Nie. Nie. Przydałoby się tą wieżę w końcu pusznąć. Oni mają sporo damage, ten Ezreal to zbuduje ninja tam. Dobra, no panowie, ja się nie dam wam zabić, bo to będzie głupio po prostu. Oni chyba nie ogarnęli, że ty ultujesz, nie? O! Fajnie. Ale ten już nie żyje. Zabił mnie ten, nie? Olaf. Jak Olaf to dobrze. Znaczy, może nie jakoś super, ale lepiej niż EBS. Tak składam wszystkiego po trochu, ale zaraz będzie Roynet King, potem może Infinity, już będę super. Teraz może na topie bym pomógł. No ja właśnie idę na topa. Kenen tam dopuszuje bota. No. Bo to jest... Dobra. Weź Reda, co? Co? Reda weź. Dobra, no to chodźmy. No, ale teraz już mogę spowalniać to. Pozdro. Dawaj tam idziemy. Jakoś inaczej może to. Oj. Gdzie jesteś? On już nie żyje. Udało ci się zabić wroga. Tak średnio mu ten atak wyszedł, zaskoczenia. Też ja będę musiał blisko ciebie chodzić, bo w końcu jestem supportem. No. Fajne ziomki. A, to zrobił, nie? Świetnie. Legenda. To ulti jest tak fajnie. Mi się podoba ono wyglądem. O tak, ja tylko dla wyglądu w sumie tak. Ale ona, jak się dobrze je wyceluje, to naprawdę jest silne. Teraz jest ten double buff, to pozdrowienia życzę. Pozdrowienia Ślea nie życzę. Powodzenia życzę. Uważaj, S. Tak. Nie tędy. Wierzę. No przecież wiem. Ale ją puszujemy. Okej. Nie, to jest wygrane w sumie. Oni mogą surrenderować właściwie za 30 sekund. Nie zdziwię się, jak postanowią, że... I powiem ci, że to ulti ma mały cooldown, to jest też fajne. A ile? Znaczy teraz z blue buffem mam 60 sekund, nie? A to spoko. Ja mam 3 minuty. Tak, ale twoje ulti jest OP, one może, wiesz, jakby było zbyt częste to... Jak ty się budujesz w ogóle? Dobra, może nie będę stał z przodu. Okej, już mam na Ruined Kinga.
Daj mi. Szalony flash w wąsu. Kurde, ja chciałem go zeksortować. Nie zauważyli mnie! Daj mi. Patrz, no... Trucizna Teemo mnie ubiła. A jak tam Teemo stoi? 1-8, dobra, dobra. Dobrze, że Teemo mnie zabił. Bardzo dobrze w sumie. Może teraz coś nakryta. Dobra. 8-5 jestem, Lux jest 13-1, Kennen 9-2. Wyciąż puszuj topa, co? Ja nie żyję. No to jak się łudzisz, bo to jeszcze no chwilę. Dobra, spoko. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Niektórzy nazywają to magią. Ty co, to teraz nie masz tej tarczy polepszonej? Patrz, już jest Selskin. Jakie tarcze polepszonej? A, nie ma tej lepszej gidy, ta? No. No teraz jest Solaris zamiast tego. A sobie Solaris jest bardzo dobrym itemem, więc... Nie narzekam. Buduję Emeralduina. I jeszcze Wardy. Zapomniał. Zawsze zapominam. Okej, 117 farmy, jest nieźle. Znaczy w sumie pewnie ci najlepsi pro playerzy by się chwytali za głowę, ale... My wcześniej straciliśmy wieżę. No. Czy jest red? Chyba reda nie ma jeszcze, nie? Nie ma. Idę solo, solo barona robić. Wiesz co, chyba nie jest napisane nigdzie w skillach Luciana, bo ja się nie doczytałem. Ale bo on ma taką pasywę, że strzela dwa strzały po 6 sekundach bez strzelania, nie? Ale jak zrobisz to ten taki dash jego, to też masz od razu dwa strzały. No nie, przerzucili go na mnie. Dobra, jest. Nie no, ja nie lubię kraść. No ty, Kennen, no bez jaj, no to było moje ulti, które miało go zabić. No to wiesz, jeszcze stoi? Ty znów ja. Dobra. Dobra. Ten już nie żyje, Kennen, ale ten Fiddle też. Mówię ci, ten Lucian to jest zarąbisty champion, ja muszę go kupić. Ty mi się Shenem całkiem fajnie gra. Dym, 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 dym. Rengar na topie. Nie, on chyba w ogóle po każdym użytym skillu ma dwa strzały wtedy. Legenda. Chyba tak, dlatego tak się nim ołni fajnie. Ten Rengar nas sam tego, nie? Zbagderuje. Tak, już są selskiny, nie? O to, o czym mówiliśmy. Teraz ja nawet nie wiem, jak ja go zabiję. Ech. Silensował mnie, chciałem cię zlutować. Luzik, jakby mnie nie silensował, to bym się też tego, slashnął, nie? Ale... Jednak ma tego wkurzającego, nie to perka. Dobra, patrz, tak blisko. Jeszcze zbudować, jak myślisz? A, poczekaj, zobaczę co ty masz. Ty masz, uwaga... Emeralduina i to wiesz co, jest taki... ludzie kupują często na niego... Znaczy nie, ogólnie na support jakiś prawdziwy kawałek lodu, kawałek prawdziwego lodu. Nie wiem nawet co to daje, ale ludzie to składają pod supportu. Odłamek prawdziwego lodu? Tak, jest coś takiego. Unikalne bierne, 5 sztuki złota to zakrzywienie many. Sojusznicy bohaterowie pierwszej generacji, coś tam, przywołujesz mniejszą zamieć, która otacza sojusznika, zmniejszając prędkość ruchu obliczonego, no coś takiego, no taki typowo supportowy item. Ty, ten Kennen w ogóle nie ma obrażeń z tego ulti. Nic nie robił kompletnie.
Czekaj, AP, Gold. Nie, to będzie może Peace of... Nie, to jest Shard of Twice, ale nie, takie mi się nie podoba za bardzo. Bum, 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 bum. Ty mojego grzybki, jak ja nie lubię tego czempiona. Najgorszy... O, już wiem. Zrobię... albo nie. Sunfire'a zrobię. Albo polepsza, może to idę. Dobra. Uciekaj. No już nie miałem jak uciec, bo on mnie dopadł, ale myślałem, że spróbuję walczyć chociaż. Dobra, teraz ja bym najchętniej może kupił Bloodthirstera. Dokładnie, a może co myślisz o ostatnim szepcie? Zobacz, czy mają armor, bo jak nie mają, to nie ma sensu. Olaf ma. Ezreal, tak średnio. Nie, krwiopijca biorę. No, na jednego Olafa nie będę składał tego. Kurde, ale ja coś dostaję po dupie, dawno nie grałem. Nie no, to jest prosta. Znaczy ja wiem, czy dostajesz po dupie, ale jak grałem supportami, to zawsze miałem dużo gorsze statystyki. Sojusznik pokonany. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Ten Zeral, co się taki kozak zrobił? Ale jeden na jeden nie miałby szans. Tak, już się statikiem to się farmi, nie? No, może bym się zainteresował tym Rengarem? On chyba chce zginąć. Dobra. Chyba to można było odebrać jako KS. Chyba ten go to odebrał jako KS. Widziałeś to? Nie uciekaj! To miał być mój Penta. Fuck, nie da się. A co ty zrobiłeś, Tripla? No. Jak ja nienawidzę tych grzybków. Na szczęście, że mam niezły już ten... lifestyle, nie? Nie do powstrzymania. Ja ci mówię, ja nie wiem, kto wymyślił tego Luciana, ale to jest taki OP shit, że szok. Ty, nie wiem czemu nie mogłem się zdaszować. A, dobra, ty, ale jestem głupi. Na dasz nie zdziałałem smartcasty, wiesz? Ach. No szkoda. Krwiopijec. To idzie na sel. Nie, wiesz czemu się nie mogłem zdaszować? Czemu? Zamiast na QWER trzymałem na ASDF. A, ale ja czasami nie wiem czy na Luciana, ale wydaje mi się, że na ten bezwzględny... LOL! Maksowany ten, moje E w ogóle nie zabiera many, nie? Przeciwnik pokonany. Fajna rzecz. To nie działają w ogóle na mnie odnowienia. Jakie odnowienia? Nie działają na mnie ten, spowolnienia dzięki temu. Przeciwnik pokonany. Dobra, to już mam full build zaraz. Znaczy teraz krwiopijca złożę. Nie no, mówicie, Lucian to jest kozak.
Muszę go zakupić, ponieważ będzie bez niego ciężko, a właśnie ludzie nim nie grają, nie wiem, bo ja słyszałem właśnie samą opinię, że on jest słaby. Pierwszy raz nim zagrałem i zrozumiałem, że to muszą być jakieś perfidne kłamstwa. Okej, ja może sobie zrobię te upiory. O lol. Zrobiłem je szybciej niż podejrzewałem. Spada, Luke spada. A nie. Chodźcie, zrobimy barona. Nie, nie ma sensu. Czemu nie? Zobacz, jakie życie oni mają, oni się cofają. No dobra, to chodzę na support. Masz... cofnij się, bo oni tu idą. Ty masz mały level. No, ja chcę tego blue. Uważaj, grzyb. Wiem, że grzyb. A, ten mnie oślepia, zapominam. Oj, Dame. Ach, Rangar, ja nie wiem, kiedy oni się tu wszyscy zebrali. Wiesz co? Złożę huragan tak dla zgrywu. Żeby ich jeszcze bardziej obijać. Nie zabiję go. Zawsze jak patrzę na Willibira, to myślę o kusy, nie? Po pierwsze, że Willibir mówię tylko przez niego. Patrz, to jest farcik. Kusy jego 8, znaczy z 6 złożonych warmogów, bo tak trzeba grać. Barda se jakiegoś kupię dla swego. No właśnie, masz złożonego dystrybutora Dwardów, nie masz? Nie, no co ty. Ja nie gram na tych nowych itemkach. Klasyka przede wszystkim. No, klasyk. Co zrobię, blue? Bo mogę. I don't give a fuck. Ty, no ty, wziąłeś tego Volibera, zestilował mi blue. Dobrze, lamusom się blue nie należy. Zabolało. Miał. Podszedł, rzucił smite Tylera. Tamtuj go! Dobra, 18 już. Ezreal idzie. O, Mygy! Rządzę jako support. Ale co ja zrobiłem tym ulti, to bieda, nie? Tu jest w ogóle napisane, że rzucam... całkowite obrażenia po 25 strzałach, 2798 punktów obrażeń fizycznych. Co więcej, ten moje ulti zadaje większe obrażenia minionom, 4-krotnie większe. To jest takie fajne do odpuszczowywania, że szok. Rządzimy. No. Przeszłość jest tylko duchem. Trzeba było się teraz postarać, żeby to przegrać chyba. Dawaj, postaram się. Dobra. Timo! Dem. Muszę się leczyć! Dobry ze mnie support. Kozak. Dam wszystkim tarczę w nagrodę.
No push, no push, no 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 no. A czemu nie? GG. Się podali, będą dwa wybuchy. Nie wybuchnie. Zwycięstwo. Nie wybuchło podwójnie. Naprawili tego buga. Czemu? No dobra, tutaj wam podziękuję za odcinek, Wąsu też wam dziękuję, że oglądaliście to i do zobaczenia, do usłyszenia, hej!